Witam wszystkich na kolejnej wyprawie. Dziś wraz z Mariuszem z kanału Wiator TV, link macie w opisie, przyszliśmy nagrać drugą część Metamenardi. Ta część będzie się różnić od tej pierwszej na moim kanale tym, że w pierwszej mój film bardziej się skupiał na tym, jak chodziliśmy w jaskini, a w tej części będziemy się bardziej skupiać ogólnie o pająku, ogólnej wiedzy na ich temat. Tak więc zapraszam do oglądania. Sieciarz jaskiniowy, czyli nasz Metamenardi, lokalizuje się w jaskiniach, studzienkach kanalizacyjnych, sztolniach czy piwnicach. Chociaż w piwnicach rzadko można go spotkać. Metamenardi nie budują sieci, tkają za to nitki, które służą im za ciągi komunikacyjne. Jad sieciarza może i nie jest niebezpieczny dla życia, ale to w wypadku, jeśli nie jesteśmy uczuleni na jego jad. Samice są większe od samca i mierzą od 14 do 17 mm długości, a samce od 11 do 13 mm długości. Jest to ich rozmiar bez odnóży. Z odnóżami osiągają około 5 cm długości. Tymczasem zapraszam na dalszą część filmu. Dobrze, będziemy wchodzić już do jaskini. Ja tu sobie stoję po drugiej stronie. Tutaj widać jaskinię. No i co? Chyba będziemy iść. Na dole chyba są też również teraz nietoperze. Tak więc idziemy. No my jesteśmy już na dole, jak widzicie. Zejście nie było łatwe, ale się jak zawsze udało. Jest już ciemno na dworze, będziemy właściwie to w lesie, bo jesteśmy w lesie. Tutaj mamy coś niezwiązanego w sumie bardzo z filmem, ale jest ślimak również. Jest tu pełno komarów. I tym razem udało się złapać pająka dużo szybciej. Jak widzicie, ładny okaz. Tam dalej, bo nie tylko pająki, komary i ślimaki tu już są, ale idąc dalej, teraz już go tu nie ma, nie widzę go, tu nietoperz był jeden, nawet było ich więcej, latały tu, nad głowami było, je widać, teraz ich tu nie widzę, musiały dalej polecieć. Tam mamy również kokony, teraz je słabo widać, ale pokażę je na zdjęciach. Idziemy dalej. Teraz porozmawiajmy o tym, jak pozbyć się pająków i zapobiegać pojawieniu się ich w domu. Pozbyć się pająków jest trudno, ale jest to możliwe. Zdarzyć może się również, że wrócą, a ich usunięcie z mieszkania będzie tymczasowe. Co jednak robić, aby pozbyć się ich? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, aby mieć w domu czysto, żeby nie było wszelakich okruchów, kurzu, ponieważ sprzyja to ich rozmnażaniu. Trzeba również pamiętać o tym, że pająki żywią się owadami, więc należy zadbać o to, aby w domu nie było much, pluskiew i tak dalej. Teraz przejdźmy do tego, jak ich się już pozbyć. Są na rynku preparaty owadobójcze, jednak one nie zadziałają dobrze. Aby poradzić sobie z tym problemem, najlepiej byłoby nająć w tym celu firmę, która trudni się dezynfekcją, ponieważ posiada ona specjalne preparaty i wie, jak się tym zająć. Preparaty chemiczne jednak dają efekt przeważnie na kilka tygodni. Jako ciekawostkę mogę dodać, że usłyszałem, że pewna firma zajmująca się dezynfekcją odradza usuwania pająków z domu, ponieważ są pożyteczne i m.in. zapobiegają pojawianiu się owadów. Proszę, tu jest kolejny osobnik. Tam jest dalszy ciąg jaskini w drugą stronę. Tu osobniki przy kokonach. Jeden. Gdzie jest drugi? O, jest i drugi. Jest również trzeci, ale go tu nie widać. Samica. O, słuchajcie, musimy się kucać. Nietoperz nad nami lata, no raczej mi się... Światło widzi. O, ale nie. Dobra. Patrz, no. Czekaj. Przez to nie udaje się nagrać dokładnie to, co chcieliśmy, ale poczekajcie. Z takich ciekawostek, może jeśli ktoś nie wiedział, pająki nie cierpią zapachu mięty. Można je tym odstraszyć, na przykład olejkiem miętowym lub liściami mięty.
Można też za pomocą roztworu olejka mięty pieprzowej rozcieńczonego z wodą. Tym możemy spryskać miejsca, w których pojawiają się pająki. Kolejna ciekawostka to to, że kot potrafi wyłapać pająki. Dobrym sposobem jest też, jak mamy w domu roślinę mięty, można postawić ją tam, gdzie owe pająki. Wyszliśmy już z jaskini, cali zdrowi, chociaż jak mówiłem, łatwo nie było. Tu mamy ogromne naprawdę osobniki. To są kosarze. Piękny osobnik, kolejny kosarz. Jest ich tu więcej. Tam poszedł. Tam skacze. Słabo go widać, ale... Dobra. No powiem wam, jak wyszliśmy, to tutaj na dworze klimat jest naprawdę niesamowity. Ledwo to widać w kamerze. Ja też ledwo co widzę. Latarką tu próbuję świecić. Ale no będziemy szli po ciemku. No dobrze. Jak widzicie, ja już idę. Tam jest Mariusz. Muszę uważać pod nogi, bo nie dość, że jest ciemno, to jeszcze tu jest trochę stromo. Nie mam najlepszego oświetlenia. Dobra. Idziemy. Jest niesamowity lokal. Mam nadzieję, że... Za widoku było inaczej. Tu chyba, nie? Tu. Mam nadzieję, że nie spotkamy tu żadnej dzikiej zwierzyny, bo byłoby nieciekawie. Tu mamy jakiś dół i idziemy dalej. My idziemy, trafiliśmy chyba już na ścieżkę, ale las nocą robi wrażenie. No i co? Idziemy. Dobra, my już dochodzimy do wyjścia. O, tam już widać budynki, czyli udało nam się dotrzeć. I zapraszam na koniec filmu. Dobra, to byłoby na tyle w tym filmie. Jak zobaczycie na filmie na kanale Wiatora, to jest mit, że te pająki gryzą. Tutaj było ich masa, nas żadne nie pogryzły, nawet brał je na rękę Mariusz, nic się nie stało. Ale dobra, ja jestem w trakcie wychodzenia. Zachęcam do oceny. No i widzimy się w kolejnych filmach.